Hej, hej, witajcie z tej strony Lechu, zapraszam na kolejną część Jedi Knight Ocalały, czyli Suvarways. Nie, źle to powiedziałem. Lepiej będę mówić Ocalały, bo po angielsku mi to specjalnie nie idzie. Przebrałem się nieco, pozbyłem się tej peleryny, która tutaj nam strasznie bugowała się z tyłu. Nie wiem dlaczego, mniejsza z tym. Zobaczmy sobie teraz na mapkę. Mamy tutaj... Możemy sobie pójść do góry, sprawdzić pogłoskę. Może uda nam się tam dojść. Więc się tam udamy. No, zdecydowanie. Czy tutaj była ta kopalnia? Na to wygląda, że chyba... Nie wiem, czy już tam byłem, czy nie. Nie, nie byłem tam jeszcze. No dobra. Zobaczmy w takim razie. Chyba, że to tu walczyłem z Rancornem, ale chyba nie. Zaraz sprawdzimy. Mamy wilgotną grotę. Tak, tak. Tutaj już byłem. No niestety. Czasem tak bywa, że się pogubię, ale to nic, zaraz sobie stąd wyjdziemy i ruszymy tam, gdzie powinniśmy. Trochę dziwne, że na mapie mi tego nie pokazało od razu. Nie szkodzi. Tak, to będzie tutaj. Faktycznie jest tu jakaś grubsza afera. Tam nas się sami wykończą. Au. Trafił. Mamy sobie teraz czas. Przeciwników jest sporo. Atak z powietrza. Nie mogę go trafić. Dzięki. Tutaj mamy destroyera. Okej. Dobrze już, spójrzmy. Droideka. Mi się wydawało, że to były destroyery. Chociaż mogę się mylić. Dobra, kogo tu jest, co tu jeszcze możemy przeskanować? Tutaj coś jest. Nowy początek. Zobaczmy, co jeszcze. Może uda nam się tutaj znaleźć. Mamy jakąś skrzynkę. W środku kolejne kolory. I mamy tutaj echo. Rozumiem, są dziwne. Też chciałabym wiedzieć, co kryją. Ale nie mamy czasu ani zasobów, żeby to rozgryźć. Tak więc nie. I przestań pytać. To byli poszukiwacze. Jedno zadanie za dużo. Okej. Ruszamy sobie dalej. Wszystko. Wirus się zbliża.
trakcie unikania. Okej. Tutaj mamy po wybuchach drzwi. Ale obawiam się, że w tej chwili chyba nie jestem w stanie nic więcej tutaj zrobić. Chyba, że... Zaraz zobaczymy, bo może jeszcze da się... Tu coś jest. Może trzeba będzie trochę naokoło. Zaraz sprawdzimy. Tutaj jest ściana, po której mogę sobie przejść. Się bym mógł chwycić, ale mi się nie udało. Spróbuję jeszcze raz. Zaraz sprawdzimy. Okej, przechodzimy sobie dalej. Teraz tu do góry. Może jednak coś z tego będzie. Zaraz się przekonamy. O. Nie gryzę, naprawdę. Spoko. I faktycznie jest tutaj drugie wejście. Dobra, co my tu mamy? Mechaniczny dotyk. Jeszcze tutaj. Odebrany prezent. Tutaj zabierzmy to do domu. Dłamek prorytu. A tutaj będzie chyba mina do wzięcia. No, musimy ją podciągnąć. Do drzwi. Dobra, pierwsze mamy roztrzaskane, teraz musimy roztrzaskać te drugie. Idź po następną minę. Musimy ją kawałek podprowadzić pod te drugie drzwi, które tam były na dole. Spoko, o, jest za mocno. Trochę za blisko byłem. Chodź, jeszcze kawałeczek. No i w ten oto sposób udało nam się odkryć kolejne echo. I zbadaliśmy fabrykę z droidami. Zdobyto esencję mocy. No, moc bardzo fajna, bardzo fajnie. Całkiem fajnie nam to wyszło. Możemy spokojnie ruszać dalej. Nic tu nie ma, myślałem, że może coś tu znajdę. Dobra, dobrze idziemy. Teraz już będziemy bardziej szli na cel główny. Mamy dwa priorytety. Spoko.
Zobaczmy, co tu mają do powiedzenia. Chyba nic. Hej, od jak dawna jesteście razem? Za długo. Byliśmy jednymi z pierwszych mieszkańców i obaj szukaliśmy priorytu. Nie mieliśmy pojęcia, co robimy. Nic nie mogliśmy znaleźć. No i przypomniałem sobie, że nie lubię świeżego powietrza. A ja na słońcu spaliłem sobie gastrodermę. Mało przyjemne. Wtedy zauważyłem najbardziej żałosnego, zdezorientowanego poszukiwacza na planecie. Ramsiego Forlo. Ja też. Oczywiście od razu obaj zaczęliśmy kpić z niezdarnego Ramsiego. A Gulu rzucał dobrymi tekstami. Gido też. Od tamtej pory trzymamy się razem. Bo coś nas łączyło. Ramsey był z Gredów. Wciąż chce mi się śmiać. Okej. Okay. Krótko i na temat. Gulu i Gido. No spoko. Może sypną jeszcze jakimś tekstem od czasu do czasu, jak będziemy tędy przechodzić, to będziemy sprawdzać. Dobra. To te wrota, o których mówiła Zi. Trochę chyba nie o te wrota chodziło. Mamy kolejnego bagniaka. Nie bój się. Dobra, wrota są tam dalej. Aha, nie zdążę go już łapnąć chyba. Uciekł. To są roboty, które przeważnie mają ułamki priorytetu albo jakieś rzeczy. I jak nas zobaczą, to trudno je złapać. Zobaczmy, dobrze się kieruje. Dobra. Nic tu nie ma? No to wygląda. Czasem takie płaskie skinie też można znaleźć. Moment. Muszę się tam jakoś dostać do góry. Może tu jednak było przejście, a ja nie zauważyłem. Chyba jednak nie. Ale do góry będzie ciężko się dostać. Ta? Dobra robota. Tu mamy jakiś skan. Błyszcząca skorupa Turgla chyba. Jak się to czyta? Spoko. Faktycznie chyba nie mamy dość mocy, żeby się tam dostać. Na razie musimy pokombinować inaczej. Zobaczmy na mapę. Zdecydowanie. W takim razie rozejrzyjmy się tu jeszcze. Może znajdziemy jakieś inne przejście. Spoko. Tutaj mamy punkt, w którym możemy sobie odpocząć.
Może pójdziemy tutaj dalej. I tu znajdziemy jakieś przejście. Coś tutaj słyszę, że pulsuje. Chyba u góry. Zobaczmy, co w tej jaskini poza droidem, który się przed nami schował. Zobaczmy tutaj. Nie uciekaj. Odnoszę obrażenia. No, miałeś jakieś obrażenia. Cieszę się, że nie ja. Dobra, mogę zhakować? Mogę. Aha, czyli dostałem po prostu materiał do spodni. Chyba różne kolory. No spoko, może też być. Jeszcze pójdziemy tutaj się rozejrzeć. O, na dole tutaj mamy jakiegoś byczka. U góry jest echo. Momencik. Nie wiem, czy dam radę tak daleko przeskoczyć. Chyba jednak nie. No to czeka nas walka. Każdym atakiem dostaję trochę mocy. Co ułatwia mi atakowanie. Kwasowiec. Okej. Myślę, że po tej ścianie spokojnie się dostanę do góry. Da się tutaj doskoczyć? Czy nie da rady? Nie ma się jak chwycić. Czyli w tej chwili będę musiał zostawić wspomnienie spokoju, bo się nie chwycę. Jestem. Nie mam jeszcze odpowiednich umiejętności. Przejdę sobie tędy. No i jestem po drugiej stronie mostu. Bardzo fajnie. Co to był za robot? Dobra, rozglądam się za jakimiś rzutami. A na szczęście to tylko zwykłe droidy. Chociaż te już były z mieczami. Droid bojowy B1 do walki wręcz. Też spoko. Lada moment, powinien pojawić. Tutaj chyba mamy skrót. Nie ruszaj się. Parta. Dostałem. Oto i jeźdźcy chaosu. Nie poddam się. Au. Dobra.
Walka jakoś się udała. Ci jeźdźcy trzymają Imperium w szachu. Przynajmniej na coś się przydają. Okej. Okay. Czy to o tą bramę chodziło? Chyba tak. Ja sobie tylko jeszcze zerknę. Nie wiem, czy Bidi tam odblokował ten skrót, czy nie. Zaraz zobaczymy. No teraz odblokował skrót. No i fajnie. Możemy sobie iść dalej. Używamy klucza. Dzieła. Kalibracyjnego. Trochę tu ciemno. Węzeł powinien tu gdzieś być. Będziemy musieli się przebić. Też to widziałeś, Bidi? Nie jesteśmy tu sami. Zobaczmy. Chyba jest zablokowana. Czekaj, Bidi. Zerknę, co mogę zrobić. Będę musiał iść naokoło. Dobra. Tutaj mogę naciąć skały. Zobacz, Bidi. Priorytet. Dobra, znalazłem kolejną część priorytetu. Teraz powinno się już udać. Nie, jeszcze. Na moment tu coś było. Czy mi się tylko wydawało? O. To bez sensu, Bidi. Aha, czyli tutaj można aktywować. Dobra. Gotowe. Teraz. Bidi. Spróbujmy jeszcze raz. No i teraz w końcu się udało. Mamy sondę. Au. Muszę poczekać, aż pojawia się taki czerwony promień. To sygnalizuje, że sonda zaraz będzie atakować. Wtedy łatwo odbić w nią pocisk. Tutaj coś mamy. Część tych skalnych kolumn jest luźna. Bazaltowe kolumny. Okej. Okay. Idziemy dalej. Albo i nie. No, teraz trzeba iść po ścianie, dlatego że jest bardzo ślisko i woda spycha mnie na dół. Ale na szczęście jesteśmy uzdolnieni akrobatycznie. Jak myślisz, czym jest ten węzeł? Santari Kree powiedziała, że to klucz do Tanaloru. Zee najwyraźniej też tak myśli. Zaraz się przekonamy. Dobra. To my tu mamy. Nie sądzę, żeby nas widzieli. Ruszajmy. Imperium się tutaj kręci. Spoko, mamy tutaj całkiem obszerne tereny. Dobra, teraz sobie tu przeskoczymy, tu się chwycę. Dobra, na szczęście ktoś tu się wcześniej wspinał i zostawił haczyki. A tutaj mamy punkt medytacyjny.
sobie wydamy punkcik, który nabiłem. Zobaczmy, dalej będę inwestował jeszcze w moc. Jeden punkt wystarczy, wystarczy. Tutaj trzeba ile? Aż dwa, albo nie, poczekamy sobie jeszcze jeden punkt i dopiero wtedy wydam. Dobra, jestem gotowy. Jeźdźcy też nie lubią imperialnych. Ciekawe. Popatrzymy chwilę, jak walczą, czy dołączymy do zabawy. Mam pomysł. No. Skanuj. Musieli zestrzelić tę kapsułę z Lukerhalka. Wojny o teren. Okej. Tam mamy echo. Pytanie, czy będzie można się dostać tam po ścianie. Chyba nie bardzo. Chociaż może tak. Weźmy się za te garnki. Niech będzie. Ja bym chciał na tamtego skoczyć starczą, ale... Nie będę wybrzydzał. Ach, próbowałem. Mamy tutaj lepszego. Spowolnię sobie czas, żeby było mi łatwiej. Jest skan? Nie ma skanu. No szkoda, myślałem, że będzie. Dobra, zobaczmy echo. Pokolenia Rałek wychowywały tutaj swoje młode. Potem wdarło się Imperium. Rozwalało i tratowało wszystko, co stanęło mu na drodze. Okej. Tam jeszcze na dole jest skrzynka. A dlaczego by nie? Skoro jest po drodze. Dobra, mamy tutaj strój łowcy. Ale musimy wrócić do góry i przejść jeszcze raz. Nie ma problemu. Przejdziemy sobie jeszcze raz. Niektóre skrzynki są tu dość dobrze schowane. Trochę trzeba się naszukać, żeby je znaleźć. Czy tu jeszcze coś? Nie. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Elegancko. Mamy tutaj skan. O nie. Skrót. Też fajnie. Myślałem, że będzie skan. Teraz ci to. Nie wiem, czego zasłuchać.
źle. Ciągle się rusza. Wow. Chciał już sobie kwasem popluć, ale mu to uniemożliwiłem. Okej. Tu coś gdzieś jest. Niezła robota. Zemstwa kwasowca. Dobra. Jeszcze się tu chwilę rozejrzyjmy. Tędy zjechałem, czyli muszę się piąć w górę, ale tu jeszcze coś... Jesteśmy zamknięci. Można zhakować. Dzięki, mały. Spodnie łowcy. No, można by się było przebrać. Chwileczkę tutaj. Nie. Tutaj w personalizacji możemy sobie... A, może być. Czemu nie? Zmieniać stroje. Dobra. Wchodzimy tędy. A, tak. Zrobiłem błąd. Nie przemyślałem tego do końca. A tu się trzeba było chwycić. Wejść dalej. A tu trzeba dojść szybko, bo o, nie ta strona. Ech. Nie tak to miało być. Nie szkodzi. Miałem tam skakać po ścianie. Myślałem, że czegoś się tu chwycę. Niestety nie było takiej możliwości. No ale spoko. Jeszcze zanim Zee została uszkodzona, nie było mowy, żeby mogła tu dotrzeć. Oczywiście w czasach Kree nie było Imperium, z którym trzeba by się zmagać. Co ja bym dał, by ujrzeć tamtą galaktykę? Bagniaki. Cześć, mały. Mamy tu kogoś. Nie zbliżaj się. Nie szukam kłopotów. Spokojnie. Jestem przyjacielem. Matko wszystkich księżyców, ale ulga. W walce jestem do niczego. Chciałam obejrzeć tę niesamowitą budowlę z czasów Wielkiej Republiki. I nie sądziłam, że będę musiała tłuc potwory dziennikiem. Wybacz, rozgadałam się. Taka już moja natura. Swoją drogą jestem Toa. Jestem Kal, a to Bidiwan. Słuchaj, Imperium nie ucieszy się, jeśli cię tu znajdzie. Może wróć do azylu. Chyba skorzystam z propozycji. Okej. Zbadaj komnatę. Dobrze się przyjrzałaś tej budowli? Zdążyłam tylko dostrzec, że nie ma wejścia. Ale mamy szczęście, bo jest cała. Jeśli się nie mylę, to stoi tu od stuleci. Może tobie się bardziej poszczęści. Jest niedaleko stąd. Dzięki za radę. Okay. Gdzie w azylu podają najlepsze drinki? Podobno salon Pailuny jest nie do przebicia. Tego się obawiałam. Pewnego dnia ktoś otworzy drugą kantynę. No dobra, wykorzystałem wszystkie dialogi, które były dostępne. Jest tu jeszcze coś? Tu na pewno nie. Tu chyba zrobiłem sobie właśnie przejście na drugą stronę. Ale najpierw się tu jeszcze rozejrzę. Łapiesz, do czego strzelali? Do sądy szpiegowskiej. Ktoś jeszcze się tu przygląda.
Może jeźdźcy? Zachować czujność. W pobliżu wykryto Jedi. Nie mów tak. Nie jestem gotowy do walki. No to się przygotuj. Postarajmy się nie skończyć jak ten gość. O, mamy tutaj wielką paskudę. Co to za stwór? Mogu. Rozejrzyjmy się tutaj. Nic tu nie widzę, ale ta ściana... Aha, dobra, nie muszę. Ta ściana, po niej po prostu można się wspiąć wyżej. Tak zrobimy. Zobaczmy. Tutaj mamy skrzynię, taką większą. O, fajnie. Kolejny z tym. Nigdy za wiele. Okej. Okay. Potrzebuję pomocy. Przyda mi się od razu jednego łyknąć. O, troszkę mnie ten mogu chyba uszkodził wcześniej. Dobra, teraz możemy iść do góry i tam pójdziemy. Które się otwierają. Ciekawe. O, mamy tutaj kolejny punkt medytacyjny. Dobrze, skorzystam z niego. Ja już się z wami żegnam w tym nagraniu. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnym nagraniu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.